Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Sullivan i witam w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Obce Izolacje. Skłoniłem się ku temu tytułowi przez jeden fakt, że jestem wielkim fanem Obcego, Predatora, Alien vs. Predator i ogólnie bardzo lubię tego stwora z horrorów i postanowiłem zakupić to oto kireczkę i co nieco z niej nagrać. Znam tylko trailery z tej gry, samej fabuły ja możliwe, że oglądałem kiedyś, ale już nie pamiętam dosłownie nic. No może oprócz nic, by trochę źle powiedziane, bo to chyba początek kojarzy, jak się zaczynało, ale jakie były problemy, to nie wiem. No i myślę, że warto by było zagrać w tę grę horror. Osadzony w klimacie oczywiście horroru, klaustrofobicznych pomieszczeń, sam na sam z Xenusiem. Zagraj wyzwania trybu ocalałego, opcji izolacji. No kampanię raczej chciałbym zagrać. Nie mam kontynuacji gry. Więc nie wiem, co mnie czeka. Jestem fakt nowicjuszem. Uważam, że lepszy by było dla mnie średni, chociaż chciałbym lepszy. Rekomendowany poziom trudności. Próba siły nerwów. Ja nie mam ochoty na nerwy. Znaczy, że studia mam. I rodzinę. koszmar. Może kiedyś. Zobaczymy na średnim. Chyba da się zmienić w trakcie gry. Ledwo widoczna. To już przesada. To chyba będzie ciemność. No dobra, powinno być tak. Pewnie chodzi o ciemność, że znaczy będzie używać latarki innych. Ucieczka jest ostatnią deską ratunku. No... fakt. Zaczynamy. Mam nadzieję, że gra będzie dobrze słychać, sobie podgłośnie. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. And Captain Dallas. Are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Nawiązanie do Obcy ósmy pasażer Nostromo. Klimacik czuć. Wow. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged.
There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Może znajdzie odpowiedź. No, pobudka. Prawie czas o napisy. Poziom, można zmienić poziom trudności, układ sterowania. Grafika. Czytałyby się napisy, ja lubię. Odbicie, no panie, to widać, że rozwinięte. Intensywność ziarna. Klapek mój odleciał. To, to takie... A, to schylanie się z kontrolem. Okej, trochę z tym muszę się zapoznać. Uuu. A tam? Mapę? Czy coś takiego? Chyba nie. Szluk. Gdzie tu? Ripley. No, nawet nazwisko. A są inni? Taylor. Connor. Verlaine. Stojemy w takich oto budkach telefonicznych. Tak, chcę zapisać. I ta kasetka, dobra. Czyli na razie podstaw Wally. Można kucnąć? Pod C. Słodziak. Z kontrolą takie schylanie się, okej, okay, bo zaklejamy z innych gier to kuje często było. Pewnie E to będzie Samuel. Nieznany jeden. A, ja się ubrałem. Bardzo dobrze myślisz, Sullivan. No i oczywiście kibel zapchał ktoś. A tu? Są do terminalu. Verlaine, szukasz celu nawigacyjnego? Mam znajomego, który stracił statek, szuka pracy. Ręczę za niego, ma solidne papiery. Stara śpiewka. Korpo pijawki zaproponowały niższą stawkę i podprowadziły mu klient. Małym firmom jest coraz trudniej zdobyć kontrakt. Ostatnio się zastanawiam, czy się nie wycofać, póki jeszcze mam co sprzedać. W sumie, że u ciebie wszystko w porządku, w doku powiedzieli, że właśnie wyleciałeś z stacji Sewastopol.
Co za nora. Ale nic, to podobno Wayland Yutani dobrze płaci. Powodzenia, mam nadzieję, że im się nie dasz. Pogadam jak wrócisz, Blaine. Coś więcej? Jedyna to osobista. Czyli głównej bohaterki. Nie podpisałem tylko tam, więc mamy kilku tutaj członków załogi. A to takie coś. A jakbym kucnął i się schylił? O kurde. Trzeba się nauczyć tej kombinacji klawiszy. A, pod tabem. Śluza. Kubryk. A, przetrzymać. Chyba pójdziemy nawet do gabinetu medycznego. To powinno być tu. Cześć. No co, to drzwi zamykasz przede mną? No siema. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo? Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Mogliśmy w sumie iść chyba najpierw do niej, bo była taka możliwość. Co tam masz? Co grasz? Pokaż. Nie znam Karnaka, nie znam takiej gry. Łóżko hibernacyjne? Dobra, ja się tu bawię, zamiast kurwa będzie normalną grą. W ogóle bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Bardzo naokoło pójdziemy. Światło nie tak? Czy tak późno się zapaliłeś? Draniu ty? Dobra. No to lecimy tu. Siema. Co tam wcinasz? Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. To gadaliśmy i co? All personnel to the bridge, approaching Sevastopol station. Looks like we're up. O, jakiś tu. Cześć, otrzymałem twoje zamówienie. Wygrzebanie tych informacji może mnie trochę zająć. Ten incydent wydarzył się zanim zacząłem pracę w filmie, więc nie mam wszystkich informacji. W 2022 wyginął transportowy zeznał strachu, związku od flotu Wayland Yutani. Śledzę kim zarówno po załodze, jak i ładunku. Za wyjątkiem nowego oficera naukowego wszyscy członkowie załogi pracowali wcześniej razem. W sumie 7 osób. Da się obniżyć?
Jak mogę to zmieniać? Nie wiem dokładnie, którym klawiszem to się robi. Nie, na pewno nie tym. No i nieogarnianie gry. Ale w sumie po to jest co pierwsze odcinki, żeby to ogarnąć, nie? A, po prostu scrollem? No dobra, niech będzie. Nawet lepiej. Kapitan Dallas, aż oficer naukowy. Kane, starszy oficer, oficer nawigacji Lambert. Ripley, trzeci oficer, Parker, główny inżynier, Brett, inżynier. Czarna plama na... Saul. No ciekawe. Co do tego? Chyba materiałów na stacji Sewastopol, kiedy składa się z trzech pracowników. No i tyle tak naprawdę. Tutaj możemy wyjść. No nie typowa to klawiszologia, będę musiał się przyzwyczaić. I chyba mostek jest tam. Tu kampus. Wszystko kurde zjedli, nawet nie zostawili, no. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Nie blokuj mnie, gościu. Klik odprawy. O, to ten widok charakterystyczny. O, wszyscy już tu usiedliście? Cześć. Jezu. Dobra. Nikt nie chce ze mną gadać. Bierzemy to. Odblokowano osiągnięcie przebudzenia. O kurno, macie jakiś... ten... Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. To na Ukrainie. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Hello, Marshall? Marshall, this is the Torrens. Say again. Mocno uszkodzenie sprzętu. To już samo w sobie źle wróży. The station's comm seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip.
Damy radę. Fajne wdzianko. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Replay, hating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Chyba byli na tej drugiej krańcu liny. Stamtąd chyba wrócił na statek z powrotem. Zawsze mam taką nadzieję. Ja pierdzielę, jaki stres. Oczywiście przypominam, że gra nie jest dla osób poniżej 12 roku, żeby... W takim kombinezonie, że się poruszyć. Chyba, że to się wydaje, że on taki ciężki. Już biegać możemy. W jaki sposób mnie ostrzegł, że jest nieprzyjaciel? Myślę, że jest napisane może tutaj. Stacja to jedna wielka kupa złomu, dosłownie. Stąd to przyszliśmy? Mam tędy przejść?
czujnik. Aha, czyli jest w tym craftingu. Dobra, jakieś informacje? Czyli było tak źle, że w ogóle ludzie stąd się wynosili. Czyli nie było to zbyt ciekawe tak naprawdę. Tylko dlaczego tak naprawdę oni to... Kurde, nie! Gdzieś ty spadła, dziewczyno. Jezus Mary. No tego się nie spodziewałam. Ale tu... Gdzie ty spadłaś? O, można rzucać tym nawet. Chyba tędy. To jednak... Tylko skrzynka tu jest. No, przedmiotem zawsze coś. Someone new, you always know working Joe. Graffiti, kurde. BHP. Chodźmy na górę. Ale jasno. Znowu wraca. Wyłączmy radio. Środek spajający. Hello? Anyone here? Powiedziałeś to tak normalnie, że masakra. Jest straszliwie ciemno. Bez zasilania. Chyba na górę. Aha. Czy na przykład można się gdzieś dostać? Zablokowane. Może tam się to będzie dało dostać. Co się wolno biegasz? Sobie co się podziewać to kosmos, kurde, to może naprawdę nie zwietrzały mięśnie. Ja nawet zapiszę chyba grę.
chyba zasilanie z eksplozją włączone. Langley, jeżeli szukasz naszej skrytki, to wiedz, że ją przeniosłam. Zostawiłam wszystko na widoku, każdy mógł nas okraść. Jezu, czy ty sobie tutaj ile wysiłku kosztowało mnie zdobycie tego wszystkiego? Towar jest schowany w jednym z magazynów. Na pewno go znajdziesz, kod to 0340. 0340, chyba będzie pisanie kodów. Nie martw się, nikt już nie, się już nie zapuszcza do terminalu, nie po tym, co się tam stało. Poza tym kończy się nam leki i woda, musisz coś skołować twoje kolej. Na przykład ty się nauczysz, że musisz dbać o nasze rzeczy, Anna. Obwieszczenie zamknięcie stać z Sewastopol. Wynoszą się, widać. Można to włączyć? Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait's up. Ciekawe, czy oni gadają. Co? Może coś tam... Co? Ej! Ej! Czego oni chcą, do cholery? No stąd wybiegli. Dobra, chociaż jakieś środki znalazłem. Nie zgadza, trzeba iść tam na górę. Się rozłożył drań. Dosłownie wszystko jest opustoszałe. Ale planety fajne, to jakiś gazowy olbrzym, jak Jowisz. Pięte. Ej, tam coś ono stromo jest. Można przejść. Skoro są poukrywane różne rzeczy, można z nich craftować, bo raczej na to się zanosi. Nie mogę potem przejść? Jastyk, więc serio? A, to są schody na górę. To chodźmy tędy. Tupiesz. O, to nasi. Thank you.
Żeby tu dalej? Nie możemy się cofnąć? Tylko, że tam było fajnie zamknięte. Chyba to tu. Ale tu ciemno. Kurde, wydaje się, że będzie długi odcinek. Chociaż dojdzie do jakiegoś konkretnego momentu. A wraca. Lampka, która się poruszyła. Julia Jones, today's update. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Anarchia wybuchła, powiadacie. Tylko jeżeli jest skutek postaci wybuchu zamieszek, to co jest przyczyną? Zoe, przepraszam, ale nie musisz przychodzić w przyszłym tygodniu. Jak wiesz, sklep ma kłopoty jakiegoś czasu, nie mogę dłużej odpędzać wierzycieli. Do was do Sevastopol po prostu już nikt nie przyjeżdża. Oprócz nas, tacy my porąbani. Nie chodzi tylko o nas, wygląda na to, że cała stacja jest pod kreską. To już wiemy. Góra postawiła na nas krzyżyk, sprzeda tą stację na złom. Rozmawiałam w jednym z inżynierów, mówi, że niedługo to ogłoszą, mówię ci to po to, żebyś nie rozglądał się tu za kolejną fuchą. Sowa z tobą jest skończona, trzeba znaleźć coś nowego, Harper. Oj. A myślałem, że jak cofnę, to będę mógł się przyłączyć do drugiego. Jeszcze będę musiał to ogarnąć. Dla wszystkich pracowników lotu kosmicznego, aby zapewnić bezpieczeństwo wobec wybuchu i paniki, chciałbym wyjaśnić wszystkim potencjalnym pasażerom, że obecnie nie zaplanowano żadnych wylotów z Sevastopolu. Ponadto nie mamy dostępnych statków. Władze kolonialne będą miały problem, stają się chęć podać nowe informacje. Nie ma statków? Co jest grane? Ludzie tak pouciekali? Okej, dobra. Wszystko jasne. I przydałoby się zapisać. I chyba wrócimy tam, gdzie wcześniej byliśmy, bo coś tam było w Sevastopolu. A tutaj w ladzie coś jest ciekawego? Otwórz panel. Można tędy wyjść? Nie jestem przekonany, czy to jest powrót, ja bym chętnie wrócił. No tylko póki może akurat się już odpalił. Nie wiem, jak mi to długo zajmie, ale po prostu pobiegnę. I chyba zaraz skończymy odcinek, bo już pewnie na pewno wyszło już ponad pół godziny. Jeżeli już nawet nie godzina. Myślę, że odcinki to takie pół godziny by było spoko. Zobaczymy. No tak sobie zaczęło na spontanie. To tu. To otwarte? Hej! Palnik jonowa. Skąd ja ci tam wezmę palnik?
Mogę tu kiedyś wrócić? Kurde, przydałby się. Mogło to być do wody. Nie mam żadnego palnika. Kurde. Tylko tu race. Arkadiusz Reca, kurde. Może to kiedyś wrócimy. Dobra, chodźmy. Trochę szkoda. Co do jasnej. Ktoś tu szedł? Za kimś idziemy? Nie ma, pusto. Nie podoba mi się to. Chupa Joe's? Chupa Chupsy ja znam. Jezu, jaki mam głupi ryj. Wow, już dawno to zauważyłem, że coś nie tak z tym miejscem jest. To blokuje? Można to użyć? Dzięki robocie. A może coś tu jest? Ubrania. Naprawdę brudne. Podoba mi się to. Kurde. Wandal, kurna mać głupi. Trzeba patrzeć na tył. Take the office home with you. Mamy to teraz. Pracę zdalną, wystarczy mi. Podejrzanie to cicho. Bagaż? O kurde, jeszcze z tym kodem. Jezu, nie mam takiego palnika plazmowego, kurde. Zaraz. Czy to są worki na ciała? Kurde. Teraz jakieś przejście. Dobra. Teraz kozie śmierć. Młotoklucz. Weźmy tam. Primary airlock, okej.
Kot? Kot do cholery. No bo go kocham, słyszałem kota. Młotoklucz. Ty, tam gościu leży? Jest. Palnik jonowy. A można odłożyć. Bez zbędnego, że tak powiem, rzucania. Mogę tego nie używać? Bo ja nie chcę mieć w łapce. Fajnie to wygląda, ta raca. Trochę się pogubiłem. I oba części są zamknięte. Choć będzie chyba można się tutaj dostać. Jak potrzebujemy, nie wiem, albo palnik jonowy, motoklucz, dokładniej rzecz mówiąc. Może tutaj też jest. Chyba, że to. Dobra. A, my włączyliśmy całkowicie zasilanie. Spoko, nawet te się otworzyły. Boczne linie. Tutaj odbieranie jest swojej paczki. Prawie jak w paczkomacie. Dobra. Co to było? Nie da się dalej tu dostać? Koniecznie jest dostęp, potrzebny ten palnik. Palnik plazmowy, kurna, motoklucze. Może frytki do tego. Jezu. Chyba nie ma nic tu po nas, potrzebujemy jakiejś konkretnej rzeczy. Tylko gdzie ten kod dostępu? Cholera jasna. Co to za światło? Może tam na górze coś jest? Fuck the marshals? Co to jest? Where are they now? Jakiś kurna ten? To są pismo? Widać, że się gdzieś spieszyli. Szachy i tak dalej. Ale wsi na hot doga. Chować się można? Jeżeli jest zapis i jest możliwość schowania się, to już jedno świadczy. Kurde, wszędzie ten młotoklucz potrzebny. To jest do góry nogami. Dobra, nieważne, bo to nie jest ludzka krew. To wygląda jak smar.
Co to? Rashbi tu był? Ładownie. Może znajdziemy jakieś tu części. O, złota piłka dla lewego. Moon Awake. Ups. Nie przeczekaj za BHP, przyznaj się. Da się też jakoś dostać? Kurde, nie da się. Da się. Musimy przejść wentylację tam. Wszystko strzela. Smar. Racja. Pójdź, chłopie, nie przyda ci się. Dokładnie, replay, dokładnie. Sorry, gość. Ale on... ci popełnił samobójstwo? Czy to ja przesunąłem, tak? Albo popełnił samobójstwo, bo go coś zaciukało. I... chyba to wszystko tu jest. Dobra, kurde. Ale to wygląda jakby był zabarykadowany od środka, chyba że on tędy się dostał. Coś jest. Muszę się trochę to pootwierać, może coś znajdziemy. Otwórzmy kilka rzeczy i wydaje mi się, że w taki sposób zakończymy ten odcinek. Może coś tu się znajdzie. Jakiś element B, odtwarzacz. Ale się uniosło. Dobra, odsłuchajmy tego nagrania i myślę, że dzisiaj skończymy pierwszy odcinek z opcji Izolacja. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej serii, czy wam się podoba, czy nie. Bo ja na razie jestem podekscytowany, ponieważ kurczę, na razie nie wiemy dokładnie, co tu się dzieje. Interview subject. Heist. Did I say that right? Heist? Look. If you can't even tell me your name, we're gonna be here a hell of a long time. I just wanna know about your boss.